Jedziemy kolejami mazowieckimi linią ET60, czyli jedziemy bezpośrednio z Kobyłki już teraz do Warszawy, ale ja was zapraszam na materiał, który właśnie nagrałem. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć i trzymam wizy nóż. I zapraszam was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, gdzie znajdujemy się bezpośrednio nad przystankiem kolejowym Kobyłka-Ossów. Co warto podkreślić, oczywiście znajdujemy się w Kobyłce. Kobyłka jest miastem, już zeszło od poprzedniego wieku. Co mogę powiedzieć na temat tej miejscowości, to jest to, iż całkiem dużo tutaj osób mieszka. 24 tysiące, prawie 24,5 tysiąca, a z tego przystanku kolejowego korzysta średnio na dobę od 1000 do 1500 osób w trakcie właśnie dnia. Warto podkreślić jednak mimo wszystko, iż tutaj jest głównym elementem dzisiejszego naszego zebrania wiadukt kolejowy. Jak widzieliście, obok stacji znajduje się bezpośrednio przejazd drogowy przez torowisko. Są tutaj cztery tory, więc jak możecie się domyślać, dosyć dużo pociągów normalnie tutaj jeździ. Pociągi pośpieszne, towarowe i oczywiście podmiejskie, które właśnie teraz na przykład widzimy. Ruch ich odbywa się aktualnie ograniczony przez to, jak wygląda budowa drugiego tunelu, który jest realizowany w Kobyłce. A w tymże miejscu powstaje nowy wiadukt, który połączy bezpośrednio tutaj ulicę, aby nie trzeba było jeździć przez przejazd kolejowy, który jest dosyć mocno zakorkowany. Co warto podkreślić, jako element główny realizacji tych dwóch inwestycji, czyli i tego wiaduktu w tymże miejscu, i tunelu już bardziej w centrum przy stacji Kobyłka, no to oczywiście jest połączenie miasta. Wiadomo, jeżeli miasto jest podzielone przez torowisko kolejowe bez jakiegokolwiek możliwości przejechania samochodem czy też innym środkiem transportu, bez utrudnień w postaci przejazdów kolejowych, no to miasto jest podzielone, a nie połączone dzięki torom, a dzięki takim realizacjom jak właśnie ta inwestycja wszystko się zmienia. Sama inwestycja jest realizowana w ramach Rail Baltic, zwiększa bezpieczeństwo i tak dalej. Dużo nowych przejazdów kolejowych, poprawa ponad 12 lokalizacji z tego co kojarzę i tutaj jeszcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą to wszystko powstaje. Co mogę powiedzieć na temat samej inwestycji, to jest to, iż powstaje tutaj nowy wiadukt jednojezdniowy w każdym kierunku z drogami rowerowymi, jak i również chodnikami nowymi i całe ulice po bokach zostaną przebudowane, aby nowy wiadukt jakkolwiek mógł dobrze funkcjonować i być użytkowany. Same otwarcie nowego obiektu jest planowane mniej więcej na połowę przyszłego roku, czyli 2023 roku. A jak widzicie, w tymże miejscu będzie wjazd, pochylnia i bezpośredni wjazd na nową część wiaduktu. Wiadukt sam, jeżeli chodzi o konstrukcję, częściowo już powstał. Tam trwają teraz tam prace, żeby cała konstrukcja była dobrze zabetonowana i łączyła się z pozostałymi elementami. No oczywiście powstają, jak widzicie, tutaj przyczółki, jeżeli chodzi o zasypkę w tymże miejscu, żeby po prostu dało się zjechać. Dalej po tej stronie, czyli po stronie północnej całego przejazdu, mamy nowe rondo, które będzie mieć trzy zjazdy z całego obiektu, dzięki czemu oczywiście będzie możliwość bezpośredniego zjazdu w ulicę Jakuba Jesieńskiego, no i tam dalej w Napoleona oczywiście, także tutaj to jest tak mniej więcej zbędne, żeby wszystko się łączyło w jedną całość i żeby oczywiście nie było większych problemów na tej trasie, jeżeli chodzi o ruch. Nowe rondo oczywiście całkowicie dostosowane do osób niepełnosprawnych, nowe drogi rowerowe, nowe chodniki, no i całe rondo jest całkiem pokaźnych rozmiarów, jak biorąc pod uwagę jaki będzie mały ruch, jeżeli chodzi o trzeci jazd, który aktualnie jest do małej drogi w teorii do lasu. Tutaj oczywiście część drogi będzie prowadzona faktycznie wzdłuż zabudowy. Będzie trochę poprowadzony ruch na okrągło tą ulicą. Nie tak jak teraz jedzie się faktycznie prosto przez przejazd kolejowy, trochę na okrągło. No to jest oczywiście minus, no ale wiadomo, nie można mieć zawsze wszystkiego, aby tutaj jak najlepiej było to wykorzystywane i żeby wszyscy mogli się z tego cieszyć. Komunikacja tutaj, jeżeli jakakolwiek jeździ, będzie oczywiście jeździła na okrągło wiaduktem. Zyskuje się tutaj faktycznie na tej trasie około kilometra, więc to nie jest mały odcinek, ale dużo się zyskuje, jeżeli chodzi o czas, no i oczywiście o bezpieczeństwo. Wiadomo, jeżeli nie ma przejazdu kolejowego, to nikt nie wjedzie pod pociąg, a przynajmniej ma trochę bardziej utrudnione zadanie w realizacji takiego zadania. Co podkreślić, mamy teraz taki tutaj przelot bezpośrednio z lotu ptaka, abyście mogli zaobserwować, jak wygląda cała infrastruktura właśnie z takiej perspektywy, jakbyśmy patrzyli z mapy, tyle że ruchomej. No i tak, tutaj jak widzicie, jest pierwszy rozjazd właśnie z tych uliczek lokalnych w kierunku nowego ronda, który tutaj powstaje.
No i też całe tutaj nowe rondo, tutaj w tymże miejscu się znajduje. Sam wiadukt, tak jak powiedziałem przed chwilą, powstaje bezpośrednio nad linią kolejową. Cztery tory, linia numer 6, tak dokładnie się to nazywa, ta trasa. No i tutaj główny ruch, jeżeli chodzi o pociągi podmiejskie, to jest oczywiście do stacji Warszawa-Wileńska, chociaż część jedzie też w kierunku Warszawy Zachodniej, czy innych tam dalej rejonów. Sam miałem okazję jechać z takim pociągiem, który się nazywał RP3, nie, czy RP6, z tego co kojarzę, właśnie jechał w kierunku Zielonki, od Sochaczewa jakoś, więc trasa dosyć ciekawa. I tu jest właśnie ta droga, o której mówiłem, że trochę do lasu jedzie. Ale jest oczywiście zbędne tutaj chodniki, tylko w tymże kierunku będą zrealizowane, jak widzisz na załączonym obrazku, ale oczywiście tak, żeby nikt nie został wykluczony przez taką nową inwestycję i żeby każdy miał jak najlepszy dojazd do miejsc, gdzie faktycznie chce dojechać. Na sam koniec jeszcze będzie jeden przelot bezpośrednio z lotu ptaka. Ja wam powiem parę ciekawostek co do samego tutaj miejsca. Stacja Kobyłka Osów. Ja tutaj mówię na zmianę stacja i przystanek. Stacja to jest nazwa potoczna, tak naprawdę to jest przystanek kolejowy. Jest już tutaj w tymże miejscu całkiem długo, bo w 1951 roku powstała i pierwotnie się nazywała Osów, w 2017 roku zmieniła nazwę na Kobyłka Osów. Co warto by jednak najbardziej podkreślić, to iż ona miała tutaj różne przygody, jeżeli chodzi o taryfę biletową. Aktualnie znajduje się w taryfie ZTM-u, czyli WTP, czyli Warszawskiego Transportu Publicznego, w drugiej strefie, czyli nie musimy płacić za bilety KM-ki, czyli kolei mazowieckich, które są nieukrywane trochę droższe niż ZTM-owe, tylko możemy na podstawie nich jechać, jeżeli mamy bilet dłuższy, od dobowego wzwyż, jeżeli chodzi o czas trwania. No i tak było już bezpośrednio w 2009 roku, od 1 stycznia tak się wydarzyło, ale w 2013 roku, 30 czerwca, została wypowiedziana umowa z ZTM-em i wtedy się zakończyła współpraca na jakieś tam prawie 2 lata. W 2015 roku 1 grudnia ponownie wróciła oferta wspólnego biletu ZTM-KM-WKD, no i od tamtego czasu można sobie wtedy spokojnie jeździć na karcie miejskiej, na przykład karcie młodego warszawiaka, czy po prostu karcie warszawiaka na tym odcinku. Pociąg, jak powiedziałem, są tutaj dwie linie, R60, jak jechałem pociągiem bezpośrednio w środku, no i R6, które jeździ na trasie Warszawa Zachodnia, Małginia, właśnie jadąc. A tutaj jest jeszcze parę różnych tras, więc jakby to, że tutaj w teorii są planowane te dwie linie R60 i R6, to nie oznacza, że nie ma oczywiście linii pośpiesznych i linii, które jedą raz w ciągu dnia, ale na zupełnie innej trasie. Tak mniej więcej wygląda. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, w Kobyłce powstanie jeszcze jeden nowy obiekt pod infrastrukturą kolejową. Jest to tunel. O nim też zamierzam zrealizować film w najbliższym czasie. Pewnie jak wy to oglądacie, to ja będę jutro tam jechać. Jak jednak się zastanawiam, żeby się wyjść z domu, bo jak widzicie, pogoda nie zachęca jakkolwiek do wychodzenia. Sam gdybym mógł, to pewnie bym się po prostu zakopał pod kołdrą i spał do południa. No niestety nie wszystko tak można to zrealizować, czasami trzeba wyjść, nawet na takie już faktycznie mrozy, no ale listopad przyszedł i trzeba się do tego przyzwyczaić. Także tak, tutaj jest parę inwestycji, no i oczywiście nie będę mówić, że w Zielonce też powstaje nowy tunel i tam już prace są naprawdę całkiem zaawansowane. Ale to byłoby na tyle z materiału, jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jutro najprawdopodobniej będzie film z Warszawy Zachodniej, jak uda mi się go zmontować. W miarę szybko, mam mało czasu, ale muszę w końcu się to zabrać i jak będzie nowe intro, bo też chciałbym to zrealizować. No i będziemy lecieć z kolejnymi filmami oczywiście, tak? Warszawa Zachodnia to będzie cały cykl z stanowiskiem, z przelotami, z zdjęciami bezpośrednio z przejścia podziemnego, wyburzenia peronu, czy oczywiście z tunelu tramwajowego. Do zobaczenia. Cześć!